Dlaczego Napoleon przegrał pod Waterloo? No, między innymi z wielu przyczyn. Dlatego, że Prusacy przyszli na pomoc Anglikom, a ścigający ich Grouchy gdzieś się pogubił. Dlatego, że kule armatnie, bo artyleria przejawiała, znaczy przechylała szale na rzecz Francuzów wielokrotnie w wielu bitwach. Artyleria francuska była najlepsza. Tylko Austriacy mogli, co ciekawe, w miarę równo z tą artylerią konkurować. Na pewno nie Anglicy, na pewno nie inni, na pewno nie Rosjanie. No i ta artyleria akurat był grunt rozmiękły i bardziej ochlapywało Anglików, tworząc ich czerwone mundury bardziej brązowymi, niż ich zabijało. To jest zawsze problem z podmokłątą, więc ta przewaga artyleryjska się skurczyła. Trzy, że Napoleon być może się źle czuł, bo być może miał jakiś atak padaczki czy coś, bo on na tą chorobę cierpiał rzeczywiście, no ale tego nie wiemy. Mogło być też zmęczenie materiału armii francuskiej, chociaż w końcu dopiero co się starli z Francuzami pod Quatre Bras. Także te rzeczy moim zdaniem. Ja nie jestem od wojskowości, ale to są raczej te rzeczy. No, nie zawsze się da wygrać po prostu, nie zawsze się da wygrać. Tutaj wiele czynników jest, ale te chyba są najważniejsze.